Rafał chce porozmawiać z dziewczynami, żeby wyjaśnić nową plotkę. Tymczasem dzwoni do niego zdenerwowany Max, który także śledzi złośliwego bloga. Chłopak uważa, że Kasia i Dagmara zdradziły go, spotykając się z jego największym wrogiem. Gadałeś w ogóle z Kaśką? Rafał, widziałeś tą nową plotkę? Max już wie? Dzwonią do niego, ale nie odbierał. Właśnie gadam z nim przez telefon, widział. I co, bardzo zły? Stulerej. Widział, jest wkurzony trochę. Niedobrze. Poczekaj sekundę. No. Max powiedział, że Tymon mu przywalił w twarz i to bez... Ale on się z niego śmiał. Kaśka mówi, że się śmiałeś z niego, no to... Powiedział, że go zdradziłeś i wam nie wybaczy. No dobra, byłyśmy u Masłowskiego, ale to było grubo przed tym, jak przypieprzył Maxowi. Nie wierzę wam. Wiesz co, to powiedz mu, żeby się bujał. Kaśka mówi, żebyś się bujał. Max mówi, że się buja. Niech się buja razem z Dagmarą. Aha. Halo? No. No to pogadane. A ty co? Zadowolony jesteś z siebie? I co mi zrobisz? Nie wiem, czy wiesz, ale takie rzeczy są karalne także. Gościu, ale ja piszę prawdę. Połowa z tych rzeczy, które piszesz, to jest gówno, prawda? Więc przestań mi pieprzyć, dobra? Masz jakiś dowód? No właśnie, jak nie, to nara.